Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartek 25 sierpnia 2022 roku. Czytam najpierw słowo z Psalmu 55 i jego 17 wiersza. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. I z drugiej księgi Kronik z pierwszego rozdziału. W Bogu też pokładamy nadzieję, że nadal będzie nas wybawiał przy Waszym współudziale poprzez modlitwę za nas. I dzisiaj jest też załączona tutaj do tych słów biblijnych modlitwa kobiety z Syrii. Proszę, posłuchajcie uważnie. Tak jak uciszyłeś burzę, zechciej przepędzić czarne chmury i uleczyć rany. Obetrzeć łzy, a tych, co są tak daleko, przyprowadzić z powrotem. Przywróć na nowo uśmiech na twarzach dzieci i przywróć życie w opuszczonych domach. Boże, wysłuchaj naszych próśb o Syrię, wysłuchaj modlitwy mojej. Moi drodzy, kiedy słyszymy taką modlitwę, nasze myśli zaraz biegną ku tym wszystkim informacjom związanym z działaniami wojennymi, które właśnie docierają do nas z Syrii, a jeszcze bardziej chyba żyjemy tym, co dzieje się przecież tak blisko nas na Ukrainie, czy w Ukrainie. Docierają do nas wiadomości za sprawą internetu, poprzez telewizję, a często też te wiadomości słyszymy bezpośrednio z ust tych, którzy przybywają do nas właśnie z Syrii czy z Ukrainy. I słysząc te wszystkie wiadomości, obserwując te wszystkie działania wojenne, przeżywając też z tymi, którzy przeżywają te emocje, to wszystko, co dzieje się w tych miejscach, czujemy się przytłoczeni i bezsilni. Owszem, może organizujemy tutaj w kraju pomoc, może jedziemy z pomocą humanitarną, może przyjmujemy nawet uchodźców do naszych domów. Bardzo wiele dobrych postaw mogliśmy zobaczyć w ostatnich miesiącach, ale też i postaw, które myślę nie są warte wspominania tutaj w codzienniku. Co jednak zrobić, kiedy wiemy, że nie mamy w jakiś sposób wpływu na zakończenie tych działań wojennych, na zakończenie wojny? Myślę, że te dzisiejsze teksty dzisiaj nawołują czy przywołują nas do porządku jako chrześcijan i przypominają nam o modlitwie, o nadziei, o Bogu, który ma moc zmieniać rzeczywistość wokół nas i nie tylko. I wreszcie przypomina nam o tym wspaniałym orężu, którym jest modlitwa. Dlatego w dzisiejszym dniu może szczególnie pomyślmy o osobach z Syrii, pomyślmy o osobach z Ukrainy, o osobach z tych wszystkich krajów, gdzie jest wojna. I módlmy się, wołajmy do Boga. Pomnij na obietnicę, która jest w dzisiejszych wyznaczonych tekstach. Ja je przypomnę jeszcze raz. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Psalm 55 i druga Kronik. W Bogu też pokładamy nadzieję, że nadal będzie nas wybawiał przy Waszym współudziale poprzez modlitwę za Was. Módlmy się, moi drodzy, dzisiaj. I módlmy się też o to, żebyśmy byli tymi, którzy wiedzą, co w danym momencie powiedzieć, wiedzą, jak pocieszyć, wiedzą, jak opowiedzieć Bogu o Bogu nadziei, byśmy byli tymi, którzy podnoszą, a nie dobijają, tymi, którzy wlewają nadzieję, a nie ją gaszą, byśmy byli tymi, którzy w dobry sposób przekażą
dobrą nowinę, Ewangelię o Jezusie Chrystusie i Jego nadziei wiecznej. Módlmy się teraz wspólnie, a ja zachęcam Was jeszcze w ciągu całego dnia do westchnienia modlitewnego o właśnie kraje, ludzi, którzy są dotknięci działaniami wojennymi, którzy uciekają przed wojną, są uchodźcami, czy są tam na miejscu, gdzie toczy się wojna, może walczą albo się gdzieś ukrywają, żyją w ciągłym niepokoju. Módlmy się. Panie Boże, Ty jesteś Bogiem wielkim, świętym i przychodzimy dzisiaj do Ciebie w naszej bezsilności z ogromną nadzieją, że Ty jesteś Bogiem, który wysłuchuje naszych modlitw. Dlatego dzisiaj serdecznie chcemy prosić Cię o ustanie działań wojennych w Syrii, w Ukrainie, w innych miejscach, o pokój na świecie i o pokój w sercach tych, którzy go nie mają. Panie, uzdolnij nas do bycia tymi, którzy świadczą o Tobie, o Twojej nadziei, o zbawieniu. Spraw, Panie, byśmy byli odważni, nie bali się opowiadać o Tobie i byśmy każdego dnia, spotykając uchodźców, mieli otwarte serca na pomoc, na radę, na pocieszenie i opowieść o Tobie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami każdego dnia i prosimy Cię, byś wysłuchał naszej modlitwy. Przez Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.